Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę być w takim pięknym mieście. Jeżeli chodzi o komercjalizację edukacji, to ja chciałabym może zacząć od takiego, ponieważ warto jest, myślę, każdy dyskurs polityczny budować w oparciu o fakty, o dane, zwłaszcza jeśli one są szeroko dostępne, to chciałabym przywołać dla Państwa takie analizy, które na zamówienie czy na zlecenie OECD zostały wykonane przez grupę badaczy. To były analizy dotyczące wprowadzania mechanizmów rynkowych do edukacji, analizy szeregu kilkudziesięciu badań realizowanych na całym świecie. I podstawowym wnioskiem z tych analiz, z tego raportu publikowanego już kilka lat temu, bo w roku 2010, podstawowy wniosek jest taki, że komercjalizacja oświaty nie przekłada się na poprawę jej jakości. W żadnym z tych analizowanych przez badaczy badań przeprowadzonych w różnych częściach świata, żadne z tych badań nie wykazało związku z urynkowieniem edukacji w jakikolwiek sposób, czy z omijaniem rejonizacji, czy poprzez przekazywanie podmiotom prywatnym do prowadzenia szkół. To nie ma związku z, to nie służy poprawie jakości edukacji, w związku z czym można uznać, że jest to wbrew często deklaracjom politycznym prowadzone wyłącznie ze względu na oszczędności i edukacja jest traktowana jako element, który ma przynieść po prostu oszczędności finansowe, a deklaracje, że jest to dbałość o poprawę jej jakości, o efekty kształcenia, o lepsze wyniki na egzaminach czy lepsze wyniki szkół są po prostu nieugruntowane w żadnych danych empirycznych. To, co robi komercjalizacja oświaty, jak również wszystkich innych usług publicznych, ale ja skupię się na edukacji, to z całą pewnością sprzyja pogłębianiu się i tak już istotnych, poważnych nierówności społecznych, w tym również nierówności społecznych w oświacie. Ja w tej książce, o której mamy dzisiaj rozmawiać, problem nierówności edukacyjnych definiuje jako kluczowy problem dla polityki edukacyjnej w jej modelu socjaldemokratycznym. To znaczy moim zdaniem, jeśli socjaldemokracja ma się zajmować edukacją, to podstawowym problemem, który powinna chcieć zaadresować, jest właśnie problem zróżnicowania zarówno międzyszkolnego, czyli różnic w pracy poszczególnych szkół, jak i zróżnicowania terytorialnego, czyli między poszczególnymi regionami kraju i zróżnicowania wewnątrzszkolnego, to znaczy zróżnicowania między poszczególnymi oddziałami, między tym, jakie osiągają wyniki i z jaką ofertą edukacyjną mają do czynienia uczniowie wywodzący się z różnych rodzin, z rodzin o odmiennym statusie społeczno-ekonomicznym, o odmiennym poziomie zamożności, o odmiennym poziomie wykształcenia. I wydaje mi się, że jestem przekonana, że urynkowienie edukacji nie tylko nie sprzyja przeciwdziałaniu tym nierównościom, tylko wręcz je pogłębia. Można mówić, myślę, o kilku takich wymiarach tego pogłębienia. Pierwszym jest z całą pewnością pierwszym wymiarem jest kwestia takiego fizycznego dostępu do edukacji. To znaczy, jeśli szkoły traktuje się jako dobro ekonomiczne, to znaczy nie ma być to powszechna usługa, tylko edukacja musi się opłacać, to takie szkoły funkcjonują nie tam, gdzie jest na nie zapotrzebowanie, tylko tam, gdzie wiadomo, że nie będą przynosiły strat, tak? Nie będą wydatkiem, tylko będą inwestycją. I to może się wiązać, bardzo często wiąże się z tym, że ten dostęp jest po prostu fizycznie ograniczony. To samo dotyczy przedszkoli. Publiczne przedszkola przekazywane innym podmiotom, czy to stowarzyszeniom, czy to podmiotom prywatnym. No one, żeby się utrzymać, muszą powstawać tam, gdzie są rodzice, którzy będą skłonni tak zapłacić za dostęp dziecka do takiego przedszkola, a niekoniecznie tam, gdzie są po prostu dzieci, które mogłyby najbardziej skorzystać na uczestnictwie w edukacji przedszkolnej. Wiadomo, też jest to potwierdzone przez szereg badań, że edukacja przedszkolna ma najistotniejsze znaczenie dla budowania takiego kapitału kulturowego, kapitału społecznego i dla uzupełniania tych braków, które wynikają z różnych życiowych sytuacji i z różnej sytuacji rodziny.
W związku z czym, jeśli nie ma, jeśli ta edukacja przedszkolna najwcześniejsza nie jest dostępna dla dzieci z takich właśnie rodzin, no to one na starcie już są poszkodowane i to wykluczenie, które zaczyna się na wczesnym etapie, już potem tylko się pogłębia i jest z każdym rokiem, z każdym kolejnym etapem edukacji dużo trudniejsze do przezwyciężenia. Myślę, że też tym, co jest, może nie jest takim bezpośrednim, namacalnym skutkiem komercjalizacji edukacji, ale i komercjalizacji usług publicznych w ogóle, jest stwarzanie takiego złudzenia wolnego wyboru. Bardzo często jako argument wprowadzania mechanizmów rynkowych, czy to do edukacji, czy do ochrony zdrowia, podaje się taki argument, że no, rodzice mają prawo zadecydować, tak? Niech dzieci czy rodzice decydują nogami, to znaczy pozwólmy, tak, nie twórzmy wszędzie placówek oświatowych, nie twórzmy wszędzie szkół, możemy je likwidować, bo rodzice mają wysłać uczniów do takich szkół, do jakich by chcieli i utrzymujmy tylko te szkoły, które cieszą się największym zainteresowaniem, te, do których jest niewiele dzieci i do których rodzice nie będą chcieli posyłać swoich dzieci, powinny zostać zamknięte. No otóż taki tak zwany wolny wybór w tym przypadku akurat jest radykalnym złudzeniem, dlatego że żeby móc podjąć świadomą decyzję na temat tego, dokąd chce się posłać swoje dziecko, jak by się chciało, żeby jego kariera edukacyjna przebiegała, niezbędny jest pewien poziom i zaangażowania, i świadomości, że jest, jak duże znaczenie ma edukacja, i też takiego rozeznania w tym, co poszczególne szkoły mogą zaoferować. Żeby te umiejętności posiadać, no, znaczy po prostu one nie są powszechne, tak? I nie możemy oczekiwać, że tak samo będą zachowywali się rodzice o niższym poziomie wykształcenia, o niższych dochodach, mieszkający w miejscowości z mniejszym dostępem do kultury, do edukacji. I tak, że ta ich świadomość będzie porównywalna do świadomości rodziców dzieci w dużych miastach, z wyższym wykształceniem, z bogatymi kontaktami i znajomościami, którzy potrafią doskonale rozeznać się, gdzie warto jest posłać dzieci. W efekcie wprowadzania takiego rzekomego wolnego wyboru najbardziej cierpią te właśnie dzieci z tej pierwszej wspomnianej przeze mnie miejscowości, bo jeśli ta szkoła zostanie zlikwidowana jako nie ciesząca się wystarczającą popularnością czy zainteresowaniem rodziców, no to ta społeczność i te dzieci, ci rodzice pozostają sami sobie i są po prostu skazani na wykluczenie. W tym sensie myślę, że ten najważniejszy problem, jaki stoi przed socjaldemokratyczną polityką społeczną w jej wymiarze edukacyjnym, jest nie tylko nierozwiązywany przez wprowadzanie mechanizmów rynkowych do edukacji, ale wręcz pogłębiany. I dlatego z wprowadzaniem modelu socjalnej nieuchronnie wiąże się postulat przeciwdziałania i stawiania oporu wobec działaniom komercjalizacyjnym.